Witam serdecznie, mam na imię Kamil Pietrzak. Jesteśmy w miejscowości Kłopoczyn na plantacji truskawki. Tutaj akurat mamy odmianę Verdi. Posiadam również odmiany Marmoladę, Rumbę, Te i Sibillę. Łączny areał to jest w granicach 5 hektarów. Zbiory zaczęliśmy w ostatnim tygodniu maja. Truskawkę sprzedajemy ogólnie, sprzedaję u siebie. Mam własny punkt skupu i ona idzie na przetwórstwo, do mrożenia, jak i również na tłocznie, jeżeli jest gorszej jakości. Ten sezon był bardzo burzliwy, zaczął się bardzo wcześnie. Przeszkadzały nam wcześniej przymrozki, musieliśmy nakrywać, okrywać, żeby nam nie przemarzło. No i ogólnie no, jest duża presja, tak samo chorób grzybowych, mączniaka, tak samo jak i przędziorków, kwieciaka bardzo dużo było. No ogólnie był bardzo, bardzo burzliwy początek. Plonowanie oceniam ogólnie dobrze. Mi się zdaje, że porównywalnie do zeszłego roku. Było na czas okryte i nie było strat. No w tej chwili deszcze przeszkadzają i zaczyna nam się namnażać szara pleśń w truskawkach. Niestety jest to na tą chwilę spory problem, no bo dojrzewa owoc i ona mocno wchodzi na te owoce. Pojawia się, widać ją. Staramy się to jakoś zabezpieczać, oczywiście zachowując karencję. Od początku sezonu wykonaliśmy już dużo zabiegów na szarą pleśń, żeby to zapobiegać, bo wiadomo, jest lepiej zapobiegać niż później leczyć objawy. Robimy tak samo rotację środków ochrony roślin, żeby po prostu te substancje nie były non-stop te same, żeby się nie wprowadzały odporności na nie. Odnośnie tego, co w tej chwili stosujemy na szarą pleść, to stosujemy produkt Libretto. Jego dawka to jest 1,5 litra na hektar. Po doświadczeniach widać, że ten produkt działa, sprawdza się i utrzymujemy na razie tą szarą pleść w ryzach. Karencja oprysku wynoszą jeden dzień, więc jesteśmy w stanie sobie ustawić tak zbiory, żeby po prostu wszystko się zazębiało i te truskawki były wolne od pozostałości. Produkt Libretto tworzy barierę na powierzchni liści, która zapobiega tworzeniu się grzybów, tak samo jak hamuje rozwój ich na owocach. Środek ochrony roślin Libretto działa zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie. Chroni truskaweczki nam przed szarą pleśnią. Libretto jest bezpieczne dla pszczół i owadów zapylających i jestem zadowolony z jego działania. Mam nadzieję, że w tym roku wreszcie te deszcze trochę ustaną i presja tej szarej pleśni się trochę skończy. Jakość owoców się poprawi i ograniczymy troszkę koszta tej uprawy dalszej, no bo pochłaniają, naprawdę zabiegi pochłaniają bardzo dużą ilość pieniędzy.